Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy się zajmować problemem, który niedawno się odkrył. Widzieliście w szorcie, jak wygląda filtr powietrza. Zdecydowanie po roku użytkowania nie powinien tak wyglądać, a nawet po 10. Filtr jest okopcony, a to mówi nam, że gdzieś mamy nieszczelność, więc dzisiaj będziemy ją szukać. Ja idę się przebierać, wjeżdżamy pojazdem do garażu i będziemy działać. Tradycyjne jeszcze, jak zawsze, nowych widzów zapraszam do subskrypcji, starych widzów, którzy nie subskrybują też. Zapraszam Was do komentarza. No i w opisie jest link do wsparcia tego kanału, jeśli by ktoś chciał troszkę pomóc w rozwoju tego kanału, zapraszam. Bierzemy się za robotę. Lecimy z tematem, a więc tak, no przede wszystkim w moim przypadku akurat spaliny dostają się z zewnątrz, więc tutaj nie ma problemu, że gdzieś się cofają przez układ dolotowy i tak dalej. Ja poszukiwanie zacznę od tego, że zdemontuję całą budowę filtra, zdemontuję dolot. Tam pod spodem jest taka nakładka na kolektor, która służy do tego, żeby dogrzewać filtr zimą, żeby ciepłe powietrze od kolektora leciało nam do filtra powietrza. No i właśnie tą właśnie drogą dostają nam się te nieczystości. A więc tak, zaczniemy. Tutaj za bardzo nie ma co opowiadać. Zdejmujemy to, zdejmujemy to, zdejmujemy to. No i zobaczymy, gdzie dalej nas zaprowadzą te okopcone poszlaki. Możliwe, że trzeba będzie zdjąć jeszcze akumulator, podstawę akumulatora, żeby mieć tu więcej miejsca. Przynajmniej mi, żeby Wam to pokazać. No dobra, miejsce zrobione. Tak to wygląda. A tak to wygląda z tej strony. Dolot, tak jak mówiłem, on jest czyściutki. A od ta rura to nie jest. Także tędy właśnie się dostawało do naszego filtra to całe świństwo. Dobra, ja nurkuję tam zaraz światłem i szukam, gdzie tam jest ta nieszczelność. Dobra, odpaliłem, żeby Wam pokazać. Nie wiem, czy będzie słychać, albo może będzie widać. Ja tutaj nieźle kopci. I leci to wszystko. Widać? Nie widać. Z tego łączenia. Dobra, nie wiem, czy zauważyliście, czy było widać, czy nie. Generalnie leci na łączeniu tej rurki. O, to jest do chłodzenia EGR-u chłodniczki leci. I tam na łączeniu normalnie ręką czuć, jak tam i syczy, i czuć. Także musimy wymienić tam uszczelkę. A że będziemy to zdejmować, ja tutaj się przygotowałem już na najgorsze, ale udało się. Będziemy to zdejmować, także będzie Wam potrzebne dwie takie uszczelki. Jedna jest na kolektor, druga jest właśnie tutaj do EGR-u. I trzeba je zmienić. Ciężko mi będzie Wam pokazać tą wymianę, także niestety będę mógł Wam tylko to wyjaśnić. Żeby to zrobić, to tu z tej strony, najlepiej to robić od spodu samochodu, chociaż z tej strony też rękę spokojnie włożycie, jest na M8 dwie śrubki, a z drugiej strony to umocowane jest do kolektora wydechowego na dwie dwunastki. I to już na pewno trzeba zrobić spod spodu. Od kolektora odkręcamy, tu odkręcamy, dajemy nowe, zakręcamy, sprawdzamy, czy leci, czy nie, składamy.
Tak by to wyglądało. I później się myjemy. Dobra, ja to lecę. Jakby coś nie wypaliło, to będzie jeszcze jedno włączenie. Dobra, autko mam poskładane. Tak to wygląda. Oto nasze winowajce. Kolektor wydechowy. Troszkę puszczało, ale nie tak źle, jak tutaj przy tej chłodnicy. Szczelka przepaliła się. Jest powyrywana i wtedy wszędy tędy leciało. Także to mamy wymienione, złożone, odpalone, sprawdzone, gotowe. Moi drodzy widzowie, także w tym odcineczku to byłoby tyle. Samochód mamy ogarnięty. Przejadę się, jeszcze na pewno sprawdzę czy więcej tam nie kopci, ale nie powinno, bo ewidentnie przyczyna była znaleziona, więc wszystko powinno śmigać dobrze. Dziękuję Wam. Zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam do komentowania. No i jeśli chcecie, zapraszam do wspierania tego kanału. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.